Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia jest prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Piotr Wojciechowski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, jak to jest, że Fabryka Pieniędzy na swoich oficjalnych portalach społecznościowych więcej pisze o historii niż o pieniądzach? Parafrazując klasyka, u was historia droższa pieniędzy? No, ten element, pierwiastek związany z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych jest wyjątkowy i unikatowy na skalę polską. To jest rzeczywiście jedyny podmiot gospodarczy, który zachował od prawie 100 lat ciągłość działalności i także miejsca wydarzeń tragicznych dla Powstania Warszawskiego. Przy ulicy Sanguszki, gdzie znajduje się pierwotny i największy kompleks produkcyjny, no, odbywały się bardzo ciężkie walki reduty PWPW, które przez prawie miesiąc tamowały kierunek natarcia Niemców na Starówkę i tą Starówkę utrzymywały jako skrawek niepodległości. W tych właśnie budynkach historycznych, które zostały zachowane, łącznie z ogrodzeniem. W piwnicach dotąd zachowanych mieścił się lazaret, gdzie przechowywano rannych żołnierzy AK i chorych. Tam Niemcy wymordowali większość z nich po opuszczeniu przez grupy bojowe Armii Krajowej reduty tych ludzi w sposób bestialski. I to jest ta wyjątkowość. Nikt inny, żaden inne przedsiębiorstwo czymś takim się nie może poszczycić, dlatego tak bardzo ważne to dla nas jest, naszych pracowników, by tą tradycję kultywować i opiekować się też kombatantami naszymi. Przecież cztery osoby z grup bojowych, które broniły reduty w 1944 roku, żyją nadal i są podstawą opieką pracowników i wytwórni. Jutro w Warszawie widowisko historyczne, rekonstrukcja walk w obronie reduty PWPW podczas Powstania Warszawskiego. Co się wydarzy? A bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość zaproszenia warszawiaków, wszystkich, którzy będą chcieli w tej imprezie uczestniczyć. Otóż zaczynamy jutro o godzinie 13 na skwerze przy ulicy Zbiegu Sanguszki i Wisłostrady. To jest skwer chyba dywizji generała Maczka. Tam rozpocznie się koncert Joszki Brody i jego zespołu Dzieci z Brodą. Będą konkursy, nagrody, wiedzy o Powstaniu Warszawskim, a także o Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. O 17 godzinie zaczynamy jedną z największych rekonstrukcji w Warszawie organizowanych od 10 lat. Na ulicy Sanguszki, czyli bitwy o redutę, o Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ponad 150 rekonstruktorów. Główny trzon to oczywiście grupa historyczna Radosław, zgrupowania Radosław. Ściągają sprzęt z całego kraju. Sprzęt niemiecki, który był używany w Powstaniu Warszawskim. Nie ten sam, ale taki sam. Głównie sprzęt ciężki. Będą i czołgi Pantera, i Stuk-4 działa samobieżne. Pojazdy opancerzone. Znaczy takiego widowiska rzeczywiście będzie Warszawa. Głośno. Będzie głośno. Będą efekty rzeczywiście, można powiedzieć, akustyczne, bardzo znaczące. A te środowiska przygotowują się do tej rekonstrukcji od kilku miesięcy. Ale to nie wszystko. O godzinie 20:30 na budynku Rybaki, widocznych od Wisłostrady, będzie przedstawienie audio-wideo w technologii mappingu 3D. Opowieść o Warszawie, tej nieistniejącej, Powstaniu Warszawskim, ale także o Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w czasach współczesnych. Także głęboko państwa zapraszam, przede wszystkim z rodzinami, z dzieciakami. To jest dla nich największy, będzie frajda. To ja jeszcze dodam, że Radiowa Jedynka jest patronem medialnym tego wydarzenia i przez cały dzień będziemy je dla państwa relacjonować. I honorowym patronatem objął też prezydent RP Andrzej Duda. To jeszcze dopowiedzmy, rozumiem, że za wstęp na jutrzejsze widowisko nie trzeba będzie płacić. Oczywiście, że nie. Ale zapraszam przede wszystkim z rodzinami, bo będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci. To porozmawiajmy choć trochę o pieniądzach i proponuję, aby to były duże pieniądze. Spółka dużo ich produkuje, to wiemy. Pytanie, ile zarabia? Jaki był zysk w 2015 roku? Czy to już wiadomo? Oczywiście, że tak. Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez właściciela i opublikowane. Dane te znajdują się na naszych stronach internetowych, portalach społecznościowych, gdzie wytwórnia funkcjonuje. Zysk osiągnęliśmy rekordowy, ponad 200 milionów złotych zysku netto, który dzięki mądrej, przewidywalnej i strategicznej polityce właściciela w większości został w spółce na cele inwestycyjne. A przychody zamknęły się około kwotą 750 milionów złotych za zeszły rok. Mamy szansę te wyniki powtórzyć w tym roku, albo je nawet nieco zwiększyć. I jeżeli można
trochę o przyszłości, to właśnie dzięki takiemu standingowi finansowemu, jaką spółka posiada, mamy szansę stać się podmiotem konkurencyjnym dla naszych największych międzynarodowych konkurentów i stanąć w szranki na równi równych w przyszłości na rynkach międzynarodowych. A w marcu tego roku właściciel wyraził zgodę na zakup ultranowoczesnych maszyn, które umożliwią nam modernizację parku maszynowego produkcji banknotów, jakiej spółka nie notowała od 25 lat za kwotę ponad 150 milionów złotych. Po zakończeniu procesu dostarczenia, usadowienia, uruchomienia tych maszyn będziemy jednym z najlepiej wyposażonych, jeżeli chodzi o tę działalność produkcyjną, podmiotów na świecie. I będziemy mogli konkurować z największymi, jak równy z równi. W tym roku też sprzedaliśmy za bardzo dobrą cenę naszą spółkę zależną, która zajmowała się obrotem bezgotówkowym, działającą pod firmą e-płatności w siedzibie w Rzeszowie za kwotę ponad 75 milionów złotych. To rozumiem, że to jest element tego zysku wygenerowanego w tym roku. Znaczy ten będzie, tak jest, będzie elementem zysku tego roku, ale to też, co ważne, właściciel pozwolił nam te pieniądze zostawić i przeznaczyć je na innowacje, nowe technologie, patenty. Czyli innymi słowy, oprócz tego, że spółka w działalności printing security, jak to się mówi, czyli banknotów i druków zabezpieczonych, zwiększy swoją konkurencyjność, to też w obszarze IT taką konkurencyjność zwiększymy i będziemy, myślę, że może w pewnych dziedzinach wiodącym podmiotem, na przykład mający udział swój znaczny w tak zwanej e-cyfryzacji Polski. No właśnie, wraca pomysł wprowadzenia e-dowodu. Czy jego produkcją zajmie się PWPW? Oczywiście, to już jest przesądzone, że spółka będzie... Umowa jest już podpisana? Nie, to jest przesądzone jakby w innej sferze, też poniekąd dogadanej. Przecież zanotowaliśmy pewną bardzo ważną nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która wyjęła spod ustawy o zamówieniach publicznych zlecenie produkcji i dostarczenia dokumentów urzędowych. I co do zasady, wytwórnia po to istnieje, jest kontrolowana przez Skarb Państwa jako narzędzie państwa polskiego do tego, żeby tego typu dokumenty o znaczącej wadze dla obywatela i państwa produkowała i dostarczała. I żeby państwo nad tym podmiotem miało kontrolę. I w tym znaczeniu, jeżeli chodzi o warstwę elektroniczną przyszłego e-dowodu, to my będziemy to robić. W jakiej konfiguracji? To oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z innymi wiodącymi resortami zadecyduje. A znany jest już termin? Mówi się o roku 2018 jako najbardziej racjonalnym i najbliższym terminie, kiedy nastąpi ewolucyjna i prawdopodobnie wymiana dowodów tych klasycznych na poddrukach poliwęglanowych na rzecz dowodów z warstwą elektroniczną, czyli chipem. Panie prezesie, na stronie internetowej spółki jest napisane, że najbardziej wartościowym kapitałem PWPW są jej pracownicy. Ostatnio jednak pojawiły się informacje prasowe, które podważają taką deklarację. Mowa jest o zwolnieniu już za pana kadencji ponad 100 osób, w tym ojca nieuleczalnie chorej dziewczynki czy wdowca z trójką dzieci. To są prawdziwe informacje? Jak pan się do nich odniesie? Nie, to nie są prawdziwe informacje. Ten pierwszy fragment był już prostowany przez jeden z mediów, które... No, tego typu dane fałszywe podawały. Nie było takich zwolnień 100 osobowych, a podaliśmy to do publicznej wiadomości, że w ramach reorganizacji, która spółka była przeprowadzona w pierwszym półroczu tego roku, odeszło od nas na podstawie decyzji pracodawcy około 25 osób. A więc to jest czterokrotnie mniej, jak dobrze liczę, niż to, co zostało podane. Druga sprawa, to dobrze, że pan poruszył tą kwestię, dlatego że stopień znikczemnienia niektórych dziennikarzy, którzy zniżają się do działania na takich naturalnych, ludzkich odruchach swoich czytelników, jest daleko idący. Tutaj pan Michał Krzymowski, o tym pan mówi, o artykule z Newsweeka, rzeczywiście posłużył się z fabrykowaną wiadomością na temat takich właśnie jednostkowych sytuacji. Ja odbiję tą piłeczkę w ten sposób, że tak, to prawda, że jeden z pracowników, prawników jest wdowcem, odszedł od nas. Jest prawdą, że ma trójkę dzieci. Ale jest też prawdą, że jest po raz drugi ożeniony i że te dzieci są dorosłe. I to jest właśnie ta znikczemiona informacja, która w sposób manipulowany, przy pełnej wiedzy co do stanu faktycznego, redaktor Krzymowski podaje. Powiem więcej nawet. No, to już jest poziom kloaczny, powiedziałbym, tygodnika nie Urbana, że na potrzeby swojego artykułu i także pewnego celu
który chciał osiągnąć dyskredytacji samej wytwórni, no uśmiercił niemalże jedną z dzieci, z córek naszych pracowników. Spotkało się to z retorsją osoby zainteresowanej. Pan redaktor Tomasz Lis otrzymał wystąpienie ze strony tej osoby z żądaniem sprostowania i nie wtrącania się w sprawy prywatne i wyjaśniony, że tak powiem, stan w sposób rzeczowy i faktyczny ich sytuacji rodzinnej. Do tej pory ten list nie został opublikowany w Newsweeku, a redaktor Krzymowski niczym, bym powiedział, no taki szczur, uciekł do swojej dziury i nie wyściubia swojego noska i nie porusza tego tematu. To jeden jest z większych, no powiedziałbym, takich skandali natury, która właśnie powinna prowokować do dyskusji na temat, czy w Polsce istnieje jakieś dziennikarstwo, tak? Czy już ten poziom kloaczny został tak osiągnięty, taki, tak głęboko, że właściwie możemy tylko mówić o jakimś stopniu, nie wiem, zarządzania emocjami czytelnikami. Panie prezesie, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Sygnału Dnia był prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pan Piotr Wojciechowski. Dziękuję, jeszcze raz zapraszam na jutrzejszy festyn. Dziękujemy za zaproszenie, rozmawiał Wojciech Dąbrowski.